Przyciągam do łóżka wózek. Nie, nie dziecięcy. Inwalidzki. Ale jakoś nie mogę wstać, mimo że budzik pokazuje 10. Po raz ostatni z radością zerwałam się z łóżka pełna energii i chęci do działania 3,5 roku temu. W dniu tego przeklętego wypadku. 2 maja 2003 roku. Każdy ma w swoim życiu ważne daty. Dla jednych jest to data ślubu i narodzin ich dzieci. Dla mnie dzień, w którym najechał na mnie pijany kierowca. W trakcie długiego weekendu wybrałam się do Oławy odwiedzić Aldonę, moją najlepszą przyjaciółkę. Pożyczyłam samochód od taty. Nie myślałam o żadnym ryzyku. Człowiek niby zna statystyki wypadków. Ciągle słyszy, że po polskich drogach jeździ horda pijanych kierowców, potencjalnych morderców. Ale jest pewien, że akurat jemu uda się spotkania z nimi uniknąć. Zresztą o czym było myśleć? Środek dnia, sucho, idealna pogoda do jazdy, do przejechania niecałe 30 kilometrów. Wypadł zza samochodu jadącego z naprzeciwka. Wyprzedzał, choć miał za mało miejsca. W panice nacisnęłam hamulec, ale nie zmieścił się, wracając na swój pas. Zawadził o mój samochód. Zarzuciło mną, straciłam panowanie nad kierownicą, wpadłam na pobocze i rozbiłam się o drzewo. Nie widzę. Jestem niewidomy. Ślepak. A dzisiaj kończę 30 lat. Siedzę i wpatruję się w telefon. Złe słowo w przypadku niewidomego? Pewnie tak, ale go używam jak setki innych ślepaków. Spokojnie, można do nas mówić do zobaczenia. Urażeni czujemy się dopiero wtedy, gdy żegnający się poprawia: przepraszam, do usłyszenia. Wpatruję się w milczący telefon. Jest mi oczywiście przykro, że nikt nie dzwoni z życzeniami, ale pretensje mogę mieć tylko do siebie. Nowych znajomych od dawna nie informuję, kiedy mam urodziny, a starsi albo się wykruszyli, albo z czasem przestaliśmy składać sobie życzenia. Zostaje mój brat. Zadzwoni na pewno. Ze zdawkowymi gratulacjami, żeby wypośrodkować między obowiązkiem złożenia życzeń a moją niechęcią do ich wysłuchania, która na pewno nie uszła jego uwagi. Serdecznie zapraszam do wysłuchania audiobooka Niepełni autorstwa Pawła Pollaka. Agata Bieńkowska. W czasach niedoboru empatii, ale i braku dystansu do siebie gorąco zachęcam Państwa do wysłuchania książki Pawła Pollaka pod tytułem Niepełni. Zapraszam, Michał Klawiter.